Witam serdecznie koleżanki i koledzy na kolejnej edycji Społecznego Forum Wymiany Myśli. Naszym dzisiejszym gościem jest Nidal Hamad, który jest pisarzem palestyńskim, dziennikarzem, działaczem. Był przewodniczącym Stowarzyszenia Palestyńczyków w Europie, również w Polsce, w Norwegii, tak? Ale w Europie też. Dobrze, członkiem Komitetu Centralnego na rzecz Palestyny. I dzisiaj porozmawiamy o tym, co się nazywa sprawą palestyńską. Na początku przez pryzmat doświadczeń Nidala. Będziemy mówić o takich sprawach, które nie są popularne w Polsce, które nie są jakby przedmiotem rozważań w mediach głównego nurtu z całą pewnością. Chociaż istnieją w Polsce środowiska, które dzielnie walczą na rzecz wolnej Palestyny, my dzisiaj chcemy dołożyć taką cegiełkę właśnie do tego ogródka i opowiedzieć się jasno za tym, że Palestyna powinna być wolna i opowiedzieć się za tym, że nie zgadzamy się na taką okupację, z jaką w tej chwili mamy do czynienia. I chciałabym również podkreślić to, że nie po raz pierwszy rozmawiamy na temat Palestyny. Nidal był naszym gościem wraz z Omarem Farisem w rocznicę Nakby w tamtym roku. Gościliśmy Nidala również z wystawą zdjęć z Palestyny. Który to były lata? Ja wiem, ale... Czyli to były zdjęcia z Palestyny sprzed 1948 roku. Przed okupacją izraelską. Otóż na początku porozmawiajmy proszę o tym, Nidal, jak to się stało, że ty się stajesz uchodźcą, czyli jakie znaczenie dla ludzi takich jak ty, dla Palestyńczyków, miało utworzenie państwa Izrael? Co to spowodowało dla ludzi, którzy zamieszkiwali ówczesną Palestynę? Dzień dobry wszystkim. I dziękuję Wam, że jesteście tutaj z nami. Dziękuję Ewa i Forum za zaproszenie. I mam nadzieję, że dam sobie radę mówić po polsku jak najlepiej potrafię. Przez bardzo długi okres nie mieszkałem w Polsce i bardzo dużo może zapomniałem z tego języka. I sprawa palestyńska to jest sprawa kilka milionów ludzi, którzy od 1948 roku zostali wyrzuceni z własnych domów, z własnych miast, wiosek w Palestynie. I tu się stało, kiedy gangi żydowsko-semistyczne przybyli z Europy i całego świata do Palestyny w celu otworzenia państwa semistycznego, tak zwany teraz Izrael. Przez terror, przez siłę, przez bardzo dużo masakr popełnionych wobec palestyńskich cywilów na teren Palestyny, oni mogli okupować Palestynę. I dzięki też Stanom Zjednoczonym, Wielkiej Brytanii i różnych mocarstw europejskich Izrael uzyskał rezolucję w ONZ, która pozwoliła mu żyć naszym kosztem. I ja jako setki tysiące palestyńczyków urodziłem się jako uchodźca w obozie dla uchodźców palestyńskich w Libanie. Właśnie palestyńscy zaraz po Nakbie w 1948 roku musieli uciekać, tak jak mówiłem, do Syrii, do Egiptu, do Jordania, do Libanu i z historycznej Palestyny do zachodniego brzegu i do strefy Gazy też. Obozy palestyńskie są na wszystkich tych terenach, którzy mówiłem. Od Egiptu do zachodniego brzegu. Moja rodzina pochodzi z Galilei, z takiej małej wioski, nazywa się Safsaf, obok większe miasto, nazywa się Safad. I tam teraz żyją sami fundamentaliści semistyczni, którzy są bardzo
To znaczy, on nie pozwala nikomu, żeby nawet odwiedzić się miasta, jeśli ktoś pojedzie tam w celu odwiedzenia swojego domu, w którym oni siedzą od 71 lat. Wszyscy uchodźcy palestyńscy oczywiście stracili wszystko, stracili dom, stracili ojczyznę, stracili majątki, stracili niektórych członków rodziny, którzy zostali zmasakrowani albo zabity przez gangi żydowsko-sionistyczne. I ja jako dziecko żyłem w tym obozie i tam poznałem, co to znaczy nie mieć ojczyzny, co to znaczy żyć w obozie i tylko wyobrażać sobie, jak wygląda ojczyzna przez opowiadań dziadków, rodziców i tak dalej. I tam potem, bo okres pierwszy jako dziecko, byłem, dorastałem się oczywiście i byłem już większym i dołączyłem do ruchu oboru palestyńskiego, gdzie jako młody człowiek walczyłem dla sprawy palestyńskiej i w 1982 roku Izraelczycy zaatakowali Liban i prawie okupowali cały Liban. Oblężyli Bejrut przez 3 miesiące, gdzie ja byłem świadkiem tej bitwy w Bejrucie, która trwała 3 miesiące. I we wrześniu 1982 roku armia izraelska i ich, to znaczy Izraelczycy i ich sojuszników libańskich, faszyści z Libanu, wykroczyli do obozu Sabra i Shatila, gdzie zmasakrowali ponad 5 tysięcy cywilów. Większość są, byli Palestyńczycy i też Libańczycy, którzy mieszkali tam w obozach. Ja sam tam zostałem ranny, straciłem nogę i do dzisiaj jeszcze chodzę z laską. I w 1983 roku kontynuowałem leczenie w szpitalu w Włoszech, potem kontynuowałem leczenie w szpitalu w Warszawie. I w 1984 roku po leczeniu w Warszawie zdecydowałem się, że zostanę w Polsce i studiowałem tu w Wrocławiu. Mieszkałem tutaj 6 lat. W 1992 roku wyemigrowałem do Norwegii. W Norwegii siedziałem 27 lat. Tam byłem działaczem ruchu Solidarności z Narodem Palestyńskim i działałem na rzecz Palestyny wszędzie w Europie, można powiedzieć. Teraz powrotem jestem w Polsce i też działam tu w Polsce z kolegami, ze wszystkimi przyjaciółmi Palestyny. I też otworzyłem grupę Palestyna po polsku, która jest grupą dyskusyjną na Facebook. I tam zapraszam. Zawsze są wiadomości, zawsze jest dyskusja. I kto chce dowiedzieć więcej o sprawie palestyńskiej, może odwiedzić Palestynę po polsku, kampanię Solidarności z Narodem Palestyńskim, Palestyna 24 i różnych strony palestyńskiej albo grup palestyńskiej po polsku. Czy tu wystarczy? Dziękuję. Pozwól, że zanim oddamy głos publiczności, tak? Bo liczymy na to, że będzie tutaj dyskusja, będą pytania. Ja ci zadam jeszcze pytania dwa. Otóż pierwsze pytanie dotyczy tego, w jaki sposób Palestyńczycy opierają się okupacji? Jak wygląda ruch oporu w Palestynie, w Strefie Gazy? Chciałbym, żebyś powiedział na ten temat parę słów też w kontekście sytuacji politycznej, bowiem mamy do czynienia z jednej strony z władzami autonomii palestyńskiej, tak, z Fatahu, z drugiej strony z Hamasem. Władze autonomii są, że tak powiem, uznawane i przez Stany Zjednoczone, i przez Unię Europejską jako te właściwe, ale Palestyńczycy, działacze palestyńscy na całym świecie, jak również w Palestynie, zarzucają jednak tym władzom na taką kolaborację z Izraelem. W 2016 chyba roku, o ile dobrze pamiętam, była sprawa Basila al-Air, Arash, tak?
Tak, on nie żyje, ale wcześniej był aresztowany przez władze autonomii palestyńskiej. Potem jak Palestyńczycy zrobili demonstrację, jakby tak, okazującą swój opór wobec tego, co się dzieje, to też ta demonstracja była zdławiona. Wobec czego jak ludzie radzą sobie w takiej sytuacji, kiedy nie mogą polegać na własnym rządzie? No, z drugiej strony mamy Hamas, który nie jest uznawany, prawda? Władze Hamasu nie są uznawane przez tak zwany świat zachodni, no ale zarzuca się Hamasowi też korupcję i różne, prawda, inne niecne czyny. Jak zatem wygląda opór w Gazie? Jak, kto popiera Hamas? Czy ludzie, że tak powiem, walczą na własną rękę? I czy są też inne ugrupowania poza tymi dwoma, które wymieniłam, Fatah Hamas, które no jednak w sposób zdecydowany opierają się okupacji i jakimi metodami to czynią? I po prostu ruch wyzwolenczy w Palestynie zaczął się w latach 50., 60. I Hamas zaczął walczyć w latach 80., na koniec latach 80. Po prostu organizacja wyzwolenia Palestyny zawsze reprezentowała narodu palestyńskiego wszędzie i na świecie i była uznana przez ONZ jako jedyny reprezentant narodu palestyńskiego. W wkładzie OWB, Organizacja Wyzwolenia Palestyny, zawsze były wszystkie organizacje palestyńskie. I po pierwszej antyfadzie po prostu powstał Hamas. To był chyba grudzień albo listopad 1987 rok. I Hamas jako organizacja religijna ma poparcie wśród niektórych Palestyńczyków. Jako organizacja, która walczy z bronią w ręce przeciwko okupacjom izraelską, ma też poparcie wśród nie tylko religijnych Palestyńczyków, lewicowych, chrześcijan i innych też pobierają jej walki przeciwko okupacji izraelskiej, a nie jej program albo status polityczny czy ideologiczny. Bo my po prostu jesteśmy takim narodem otwartym, w którym religia nie ma dużo znaczenia dla nas. Ja nigdy nie wiedziałem, mój sąsiad jest chrześcijanin albo muzułmanin i nigdy nie pytałem o tym, albo on nigdy nie pytał o tym. No. Po pierwszej antyfadzie, która skończyła po kilku lat, Organizacja Wyzwolenia Palestyna z zmarłym prezydentem, teraz Yasser Arafat, zdecydowali, że pójdą w kierunku negocjacji z Amerykanami i z Izraelczykami. Oczywiście niektóre organizacje palestyńskie, które były też silne, tak jak Ludowy Front, Demokratyczny Front i Partia Komunistyczna Palestyńska, która nazywa się teraz Partia Narodu Palestyńskiego, Ludowy Front Wyzwolenia, tak jak mówiłem, inne, bardzo dużo organizacji palestyńskich było przeciwko tej negocjacji. Ale sprzeciw też był różny, na przykład Ludowy Front i inne mniejsze organizacje były całkiem przeciwko. Demokratyczny Front i Partia Komunistyczna byli przeciwko niektórych rzeczy w negocjacjach i nie byli przeciwko innych rzeczy. I tak pan prezydent Arafat nie patrzył na nikogo i robił co chciał, bo on po prostu miał bardzo dużą poparcie w OWB jako organizacja, która dominuje organizację wyzwolenia Palestyny. I w 1994 roku była podpisanie traktat pokojowy między Izrael i Organizacją Wyzwolenia Palestyny w Oslo, w Norwegii. I w tej sprawie po prostu Palestyńczycy bardzo dużo stracili, bo tam nie wszystko było równie i Izraelczycy żądali tego, co chcieli i Palestyńczycy zgodzili. I strona palestyńska, która podpisała tej umowy z Oslo, cały czas mówiła, że oni nie mieli innego wyboru. Wszystkie kraje arabskie były przeciwko nim. Musieli oni szukać wyjścia z powrotem do Palestyny, żeby tam kontynuować walki przeciwko okupacjom izraelską. Oczywiście po umowie z Oslo wrócił Arafat i wrócił z nim kilka tysięcy członków OWB.
ale i tak naprawdę nawet Fatah była podzielona w tej sprawie. Głowa Komitetu Centralnego Fatah było przeciwko podpisaniu umowy z Oslo. W OWB to samo, byli podzieloni. Niektórzy odchodzili z Komitetu Centralnego OWB z protestu przeciwko podpisaniu tej sprawy. A co najważniejsze w tym? W tym układzie z Oslo Palestyńczycy uznali Izrael na 78% teren Palestyny. I zlikwidowali niektóre bardzo ważne elementy ze statusu OWB, które mówią, że cała Palestyna jest Palestyną i dla narodu palestyńskiego, i że Izrael jest okupacyjnym państwem na teren całej Palestyny. I wyzwolenie Palestyny będzie tylko drogą walki z bronią w ręce, a nie negocjacji. To wszystko, bo podpisanie tam tej umowy z Oslo już nie istniało. Palestyńczycy według tu, co podpisali tam, mieli dostać państwo na 22% zachodniej Palestyny, to znaczy na zachodnim brzegu i na strefie Gazy. Ale w ciągu 25 lat, bo tej umowy z Oslo, oni nic nie dostali. Dostali 7% tej ziemi. Izraelczycy wzięli prawie cały zachodni brzeg, tam osadnicy. Wszędzie są, zachodni brzeg wygląda jak ser szwajcarski, żurawie wszędzie. Wszędzie są osadnicy i po prostu nie ma tam, palestyńczycy są obwiązani za murem, który izraelski budowali. Izraelczycy budowali tam i po prostu, jeśli ja chcę odwiedzić mego sąsiada, nie mogę, bo mury wchodzi między moim pokojem i jego pokojem. Jeśli ktoś chce odwiedzić brata na drugiej stronie, nie może, bo mur jest wszędzie. I oprócz tego Izraelczycy cały czas mają, aresztują Palestyńczycy, atakują wioski palestyńskie i robią co chcą, bo nikt ich nie może zatrzymać tam. Po prostu oni czują, że są supermocarstwem. I dzięki temu, że w tej umowie z Oslo jest tak, że palestyńskie siły bezpieczeństwa w tej autonomii palestyńskiej współpracują i koordynują z Izraelczykami i dlatego mamy sprawę Basila al-Araża i dużo innych Palestyńczyków, którzy byli członkami ruchu oboru palestyńskiego i zostali zaaresztowani przez władze palestyńskie albo zostali zlikwidowani przez armię izraelską przez współpracę między autonomią palestyńską i okupacją izraelską. Basil Arash był świetnym człowiekiem, był prawdziwym bojownikiem palestyńskim, był człowiekiem kultury, był pisarzem, był symbolem dla młodych ludzi, którzy walczyli i walczą nadal. I oprócz Basila al-Araża są dużo innych Palestyńczyków i Palestynki, którzy walczą i będą walczyć, aż Palestyna wróci Palestyną, bo tak nie może być. A ta współpraca między autonomią palestyńską i okupacją izraelską nie może potrwać, musi być zatrzymana. Na przykład teraz wszyscy Palestyńczycy są przeciwko plan stulecia pana Trumpa i administracji amerykańskiej. Bo to jest naprawdę plan izraelski, który nic nie daje Palestyńczykom, tylko wszystko w tym jest tak, jak Izrael chce. Wszyscy Palestyńczycy, czy Hamas, czy Abbas, mówią, że są przeciwko plan stulecia. I to jest bardzo ładnie i bardzo dobrze, ale to nie wystarczy. Dobrze, że jesteście przeciwko plan stulecia, ale musicie zacząć rozmawiać ze sobą, żeby znowu byli zjednoczeni w OWB, w Organizacji Uzbrojenia Palestyny, żebyście wycofali oznania Izraela, żebyście zlikwidowali autonomię palestyńską, żebyście wrócili tak, jak byliście 25 lat temu. I razem i żebyście razem walczyli. Co do Hamas, Hamas wyprowadził zamach w Gazie w 2007 roku na Fatah i na Arafata i odzyskał władzę tam.
Ale on zrobił tego, dlatego że ta władza, która rządziła w Gazie, robiła wszystko przeciwko Hamas, torturowali, aresztowali, współpracowali z Izraelem przeciwko nimi. I sytuacja była po prostu nie do przyjęcia. Był tam zamach, Hamas popełnił duży błąd tam. I po prostu teraz jest fakt, że Hamas ma rząd swój w Gazie, ale Hamas nie jest sam. Tam są inne organizacje palestyńskie, które współpracują z Hamasem, mimo że nie są w tym rządzie, tylko oni współpracują jako ruch oparcie, ruch walczący przeciwko okupacjom izraelską. A ja uważam, gdyby nie Gaza, gdyby nie Hamas, Dżihad, Ludowy Front, Demokratyczny Front i wszyscy Palestyńczycy, którzy jeszcze noszą broń i walczą w Gazie, sprawa palestyńska zmarłaby dawno temu. O bojownikach mowa, to też z całą pewnością postać George'a Ibrahima Abdallaha jest. George Ibrahim Abdallah jest tą postacią, która skonsolidowała w pewnym sensie kampanię wszystkich ludzi na świecie, którzy walczą z okupacją izraelską, walczą o wolną Palestynę. Ja wspominam o tej postaci również z tego powodu, że 22 czerwca są organizowane manifestacje na całym świecie, domagające się zwolnienia tego człowieka z więzienia. Przypomnę, że został on skazany w takim nieosfingowanym procesie za zabójstwo attaché amerykańskiego i zdaje się też jakiegoś dyplomaty izraelskiego. Odsiedział swój wyrok, wcześniej również pisał takie listy, w których prosił o warunkowe zwolnienie, które w zasadzie, nie o warunkowe zwolnienie, o wcześniejsze zwolnienie, które w zasadzie jest przewidywane prawem francuskim, natomiast absolutnie pozostaje on dalej w więzieniu już po odsiedzeniu wyroku na wyraźne życzenie, na wyraźną interwencję rządów Stanów Zjednoczonych. Hillary Clinton również osobiście interweniowała w tej sprawie, żeby jego nie wypuszczać. I oczywiście to jest związane z tym, że ten człowiek miał niesamowity autorytet, był związany, jest związany z libańską lewicą rewolucyjną, ale również z Ludowym Frontem Wyzwolenia Palestyny. I prawdopodobnie, tak jak twierdzą ludzie z komitetu, który koordynuje tę akcję na rzecz Ibrahima Abdallaha z Paryża, prawdopodobnie zostałby on wypuszczony, gdyby przyjął takie stanowisko, prawda, związane z przyznaniem, że nie miał racji, że wycofuje się ze swoich poglądów, że wycofuje się ze swojej przeszłości, ze swojej działalności, bowiem są na niego wywierane duże naciski w tym celu, jednakże on nie ma zamiaru tego czynić. Jest to człowiek o zdecydowanie twardym kręgosłupie, o zdecydowanych pryncypiach. Jest to naprawdę godne podkreślenia w dzisiejszym świecie, gdzie my nie mamy do czynienia z tego typu działaczami, z tego typu politykami. On w dalszym ciągu z więzienia pisze odezwy do towarzyszy, krytykuje imperializm, krytykuje kapitalizm. Jest to osoba, która no, przypłaciła swoim, że tak powiem, no, wolnością, tak, swoją działalność, ale mimo tego się nie poddaje i to jest nieprawdopodobne i niesamowite, dlatego przypominam o tej postaci. Natomiast Nidal, chciałabym się Ciebie zapytać, zanim przejdziemy do dyskusji, myślę, że tutaj pojawią się pytania odnośnie tego, o czym, co mówiłeś o sytuacji politycznej i społecznej. Chciałam się Ciebie zapytać, jak my tutaj, żyjąc daleko od Palestyny, możemy się przyczynić do tego, żeby nie było okupacji, tak? Żeby Palestyna była wolna, żeby... To jest oczywiście pytanie, tak, czy ma powstać jedno państwo, czy mają powstać dwa państwa, jakkolwiek, ale co my możemy robić? Czy możemy wywierać jakiś nacisk na opinię, na społeczność międzynarodową, na Izrael, żeby ta bardzo okrutna i bardzo, bardzo podła okupacja się zakończyła? I po prostu ruch wyzwolenia palestyński tu zawsze był ruchem międzynarodowym. Nie tylko palestyńczycy się tam walczyli. Tam byli bojownicy ze całego świata, z krajów arabskich, bo oni przybyli z nami, żeby też mieć wiedzę o tym, żeby trenować, żeby odzyskać własność, wolność, bo oni w ich krajach też mieli albo dyktatury, albo okupacje, albo coś, co
bo trzeba było walczyć z tym. Dlatego nic dziwnego, że tacy jak George Abdallah albo kogoś innego, albo Samir Kantar, albo... We Francji, tak, we Francji. No, że są z nami, że byli z nami i walczyli z nami, albo nadal walczą z nami. George Abraham Abdallah należał do partii, do Libanskiej Komunistycznej Partii i też do Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny. On był działaczem tej organizacji, ale jak Francuzi aresztowali jego, oni nie mieli żaden wyrzuty przeciwko niemu, tylko że miał paszport algierski, którzy stwierdzili, że nielegalny, ale jego paszport był legalny. No, obiecali Algierię, że oni wpuszczą go za rok. Oczywiście nie puścili jego i pod naciskiem sionistycznym, bo sioniści żydowskie we Francji ma bardzo luźno, bardzo silny wpływ na całej Francji, na całej Europie zresztą. I pod naciskiem administracja Reagana jeszcze i potem wszystkie administracje amerykańskie, Francja nie pozwoliła George'a Ibrahima Abdallah wrócić do Libanu. I on teraz jest chyba najstarszym jeńcem politycznym na świecie, myślę. On dużo wiecie, on teraz, on jest od 84. No, siedzi w więzieniu. Jeszcze więźno. No po prostu u nas w Palestynie nie zawsze byli tacy, którzy walczyli. Na przykład z Danii, z Niemiec, z Włoch, ze Hiszpanii, z Japonii, z Iranu, z Kurdystanu, z krajów arabskich, wszystkie kraje arabskie, nawet z Arabii Saudii, z Emiratów, z Oman, z Bahrain, byli, znaczy ich mało było, ale byli z Maroku, z Tunezji, z Algierii, z Libii, z Mauritanii, z Somalii, z Sudanii, z Afryki, z RBA, gdzie ona trenowali i walczyli. Po prostu ta sprawa palestyńska jest sprawą międzynarodową. Taka była i taka będzie. I dlatego cieszę się popularnością i solidarnością z Oslo do Zimbabwe albo z Caracas do Tunezji. Po prostu ta sprawa jest sprawą wszystkich ludzi, którzy walczą o wolność wszędzie na świecie. Twoje pytanie pierwsze, jaki był? Tak, pierwszą rzecz, którą możemy robić dla Palestyny, siedząc tu w Wrocławiu czy w Polsce, albo w Europie, to bojkotować Izrael, bojkotować towar izraelski, bojkotować Izrael jako okupacyjny kraj, jako reżim, który morduje ludzi bez litości. I tu jest bardzo dużo owoców, towarów, które są wszędzie w Carrefourze, wszystkich sklepach i są, jest napisane, że to jest towar z Izraela, na przykład awokado albo coś takiego. Ja na przykład bardzo lubię jedzenie palestyńskie albo shisha, ale nie pójdę do tej żawy, tej restauracji albo do innego miejsca, który jest izraelski i przedstawia nasz hummus albo nasz falafel jako butrowa narodowa izraelska. Co ma Żyd sionista, który wyemigrował z Manhattanu albo z Argentyny, albo z Francji, albo nawet z Polski do Palestyny, co ma wspólnego z hummusem czy z falafel? On może znać bigos, może znać zraz, może znać obojętny jakiej polskiej butrowy, ale z hummusem, z falafelem nie ma nic wspólnego. Po prostu oni okradali tu i przedstawiają tego jako ich narodowej potrawy w Europie. My z tym musimy walczyć, musimy wyjaśnić wszystkim ludziom, że hummus jest palestyński, falafel jest palestyński i mają tysiące lat. To są po prostu potrawy, które od tysiąc lat palestyńczycy przedstawiają. I możemy też po prostu zawsze przypominać, że w Palestynie są ludzie, którzy od 71 lat siedzą pod okupacją izraelską i ta okupacja nigdy w życiu nie uznała żadnej rezolucji Organizacji Narodów Zjednoczonych, ONZ. Tylko jedyną rezolucją
którą Izrael uznał, to była rezolucja wydana nie przez ONZ, tylko przez Osbet al-Umam, Liga Narodów. Przez Liga Narodów w 1949 roku chyba, albo 7, już nie pamiętam. Wtedy jak podzielili Palestynę na dwie państwa, żydowskie i arabskie. I dzięki temu Izrael powstał jako państwo. To jest jedyne państwo na świecie, które powstał według rezolucji ONZ. Tam nie ma historii, nie ma korzeni, nie ma granicy, nie ma kultury i nie ma nawet jeden język. To jest po prostu taka, nie wiem jak to po polsku mówić, zbieranina. Z całego świata zbierali tych wszystkich ludzi i nasiły, utworzyli państwo. To jest bardzo podobne do Stanów Zjednoczonych. Wszystkie ludzie są zbierani z wszystkich stron świata. No. I żeby poprzeć walkę narodu palestyńskiego, i proszę nie zawsze słuchać albo czytać medii po polsku. Trzeba wrócić do medii międzynarodowych, bo w Polsce tu media jest według mnie, bo większość medii są pod kontrolą proizraelską, proosemistyczną. I tu co piszą czasami jest takie ohydne, że człowiek chce wymiotować na, nie chcę powiedzieć jakie gazety, ale na te gazety, które stwierdzą, że Palestyńczycy są terroryści i Izrael jest wspaniałym krajem i tam jest pełna demokracja i tak dalej. I mam nadzieję, że wszyscy będziecie pamiętać o bojkot Izrael, wszyscy będziecie pamiętać, że Izrael od 1948 roku do dzisiaj wykonał setki masakry wobec narodu palestyńskiego. I tu są nawet masakry, które powinny prowadzić liderów izraelskich i generałów do sądu międzynarodowego w Hadze, ale nikt tego nie robi, bo to jest Izrael. My walczymy z Izraelem, z okupacją, która ma poparcie i prawie całego zachodniego świata, niestety. Dobrze, to może przejdziemy teraz do części pytań i wypowiedzi. Ja tutaj bierzę mikrofon i może zrobimy tak, ponieważ nasza rozmowa jest transmitowana teraz na żywo, to jak wolicie, żeby będziemy tutaj wychodzić, żeby było was widać, że tak powiem, w tej transmisji, czy wolicie siedzieć tam, gdzie siedzicie i Rafał byś najwyżej jakoś tam manewrował tym telefonem, tak? Dobrze, to kto chciałby zadać pytanie, kto chciałby się wypowiedzieć? No popatrz, no takich polskich nawyków nabrali, no. Może ja panu podam mikrofon, dobrze? Ale nie będzie pana, nie będą pana słyszeli widzowie. W temacie pana ostatniej wypowiedzi odnośnie bojkotu Izraela. Rozumiem, że jakby to jest jakby najłatwiejsza rzecz, którą można robić. Jakby każdy może bojkotować. I jakby zastanawiam się, czy to nie jest po trosze taki miecz obusieczny, że jakby rozwiązanie, które po części uderza oczywiście w Izrael, ale też w jakimś stopniu dotyka Palestyńczyków, bo... W jaki sposób tylko Palestyńczyków? Jest na przykład... proszę jakby mnie poprawić, jeśli coś pomylę, ale wydaje mi się, że na przykład w 2015 roku była taka sprawa producenta, oni się nazywają chyba Soda Stream, czy coś takiego, produkują wodę, czy jakieś maszyny do produkowania wody gazowanej w domu. I wiem, że mieli fabryki właśnie na zachodnim brzegu. I poprzez jakby taką międzynarodową presję zdecydowali się
przenieść te fabryki na południe Izraela i zdaje się, że kilkuset pracowników z Palestyny straciło pracę. Jakby to było trochę pokłosie właśnie działań, no właśnie bojkotu, czy jakieś tam, jakby nie krytykuję tego w żaden sposób, bo to jest jakby najłatwiejsza rzecz, którą można robić, tylko zastanawiam się, czy no właśnie, czy to nie jest takie rozwiązanie, które no, czy to jest po prostu najlepsze rozwiązanie, albo... Ja uważam, że bojkot to jest bardzo ważna rzecz dla Palestyńczyków i dla tych, którzy dobierają narodu palestyńskiego. A gdyby bojkot nie przeszkadzał bardzo Izraela, bo oni nie robili to wszystko, co robią przeciwko BDS i ruch którzy bojkotują Izraela. Izrael jest po prostu, widzi to wszystko, co się stało, odtąd bo wystał BDS na świecie. Jaki jest BDS to jest organizacja, która bojkotuje Izrael kulturalnie, akademicki i... I to też jest, zdaje się, że miesiąc temu w Niemczech zostało wydane rozporządzenie, że jest to właśnie chciałem mówić o tym. Nasz Bundestag, Sejm niemiecki, ogłosił BDS jako ruch antysemicki. Co najśmieszniejsze w tym wszystkim, że w BDS bardzo dużo Żydów działa, którzy są przeciwko okupacji izraelskiej, są za bojkot Izrael i są liderami nawet w tej organizacji BDS ze Stanów, ze Francji, z Anglii, z Norwegii, z całego świata. Bo ja znam część tych ludzi. I to, co niemiecki Bundestag zrobił, ogłosił, to jest sprawa polityczna, tylko oni chcieli mieć poparcie lubego żydowskiego w Niemczech, który ma bardzo duży wpływ na całe życie polityczne w Niemczech. Tam. I dlatego to. Bo ja uważam, że bojkot musi być. Bo jeśli chodzi o te fabryki, ja nie znam naprawdę tej fabryki, albo jak to się stało. A i na przykład bardzo dużo, na przykład bardzo dużo towar, który jest sprzedany tu w Polsce, wino, nie wino, to jest towar z zachodniego brzegu albo z wzgórza Golan, które są okupowane przez Izraelczyków i tam mieszkają osadnicy żydowscy, którzy produkują bardzo dobre wino i sprzedają tu w Polsce. To wino jest dobre, ale to wino wygląda jak krew dla tych, którzy wiedzą, co się dzieje tam. Bo w tej butelce wina to wygląda jakby krew dzieci, kobiet, cywilnych, którzy Izrael morduje codziennie na zachodnim brzegu, w strefie Gazy. Przecież w strefie Gazy tam żyje około 2 miliona Palestyńczyków. I cały czas są bombardowani, zastrzeloni, izolowani z świata, zgłodnieni, albo woda nie mają, prąd nie mają, lek nie mają. I oprócz tego Izraelczycy atakują ich co jakiś czas, mordując na jednym zamachem kilka tysięcy ludzi, mordując i raniąc kilka tysięcy ludzi i niszcząc kilka dzielnic w Gazie. Ostatnio było. I po prostu bojkotować Izrael to jest konieczne i to jest potrzebne dla narodu palestyńskiego. Nawet jeśli tysiące Palestyńczycy będą stracić pracę, to zawsze izraelska strata będzie większa. I my chcemy, żeby każdy człowiek, kto czuje się trochę Palestyńczyków i stoi za nimi, żeby bojkotował Izrael, żeby nie kupował awokatu albo takie proste rzeczy, które są izraelskie, żafa, grefot, czy mandarynki, czy pomarańcze, czy cytryny, czy i tak dalej. Albo kosmetyki z Martwego Morza. No. I to jest ważne. Zresztą, tak, ja zresztą tylko dodam, że ta akcja BDS, ona jest wzorowana na wcześniejszej akcji bojkotu Republiki Południowej Afryki, tak, przeciwko apartheidowi w tamtym kraju. I jak gdyby to jest taka matryca,
I rzeczywiście jakby kraje zachodnie w tej chwili wprowadzają takie no, dziwne ustawodawstwo, bowiem we Francji również zrównano w tej chwili krytykę syjonizmu z antysemityzmem. Jeremy Corbyn w Labour Party jest oskarżany również o antysemityzm z tego powodu, że krytykuje Izrael i krytykuje okupację. Wobec czego to zostawia pewien rys jednak na profilu obecnych demokracji liberalnych, obecnych demokracji zachodnich, które zdaje się stosują podwójne standardy, bo krytykują kraje, które nie są, że tak powiem, im specjalnie przychylne, prawda, załamanie praw człowieka, natomiast nie wydają równie surowych osądów w sprawie tego, co czyni Izrael w stosunku do Palestyńczyków, ale również w stosunku do swoich obywateli, do Żydów, którzy prawda, są, nie są biali na przykład. Wobec czego no, pozostawię to na razie bez komentarza, ale mówię to z tego powodu, żeby myśleć krytycznie i poddawać właśnie osądom jakby to, co się dzieje na świecie z perspektywy no jednak pewnych zasad, pewnej etyki, a nie tego, co akurat głoszą media, jakie są prawda, sojusze, kogo lubi świat zachodni, kogo nie lubi. Dobrze, Heikel. Ja chciałem tylko jedno na temat ten BDS i jego ilegalizacji w Niemczech ostatnio. Dla mnie to jest męska i hańba ze strony Europy całkiem takie postępowanie co do organizacji prawie pozarządowej, społecznej, znana międzynarodowo nawet, żeby oznaczyć jej jako ogrupowanie antysemityczne. Z drugiej strony, zapominając o Europie, biorę pod uwagę też Palestyńczycy. Mamy ambasady, wielkie ambasady Palestyny w Berlinie. Nie wiedziałem, że ambasada Palestyny w Berlinie zajęła się tą sprawą, chociaż z mojej widzy wiem dobrze, że 4 miesięcy przed podpisaniem tego projektu i wchodzeniem go w życiu, papiery były i leżały o wszystkich partiach politycznych w Niemczech. Dlaczego wtedy nikt nic nie powiedział, dopiero jak wchodziło w życiu, zaczęliśmy kurde siedzieć, co to jest. To jest jedna sprawa. A druga, co kolega Nedal powiedział, wracam do tyłu, ale to nie jest pytanie, tylko o dwie sprawy. Pierwszy, co do Madryt i Oslo i porozumienie pokojowe z Izraelem. Bo pierwszy, faktycznie, jak powiedziałeś, że wszystko ugrupowanie politycznie palestyńskie, OWP, organizacje palestyńskie były przeciw. Jedyni, który nawet połowy Al-Fatah i takich liderów Al-Fatah, takich dobrych, do tej pory są dobre, byli przeciw. Dlatego nie mają prawa dostępu do Palestyny. Jak Faruk Kaddoumi na przykład. Ale niektórzy jeszcze ich nie ma. Niektórzy nawet uciekli. Nie. No dobra, ale ja mówię o jednym. To porozumienie pokojowe z Izraelem, bo niektórzy myślą, że dawało Palestyńczykom dużo. Są pieniążki, dolary, euro płaci, Japonia, kraj arabski, edukacja idzie w porządku, jakieś coś technicznego, zabliże techniczne się robi, ale zapominamy o jednym, gdzie za kraj dadzą nam kasy. A my budujemy infrastrukturę dla kogo? Dla siebie? Właśnie, że ta infrastruktura produkujemy dla Żydów, dla okupanta. On jeździ na tych trasach, on to dysponuje, kupujemy od niego cementu, kupujemy od niego wszystkiego, tak czy nie? A więc jego gospodarka rozwija dzięki nam. Druga sprawa, o którym chyba nikt nie wie tutaj, nawet w ambasadzie palestyńskiej o tym gadałem ostatnio, że porozumienie pokojowe z Izraelem, który powstał w Oslo i Madryt, jeszcze raz, daje Żydom wszystkiego. To znaczy, jeśli Palestyńczyk, który ma paszport izraelski, czyli mieszkający na okupowanej Palestynie w 1948 roku, przybywa i często on nie przybywa w Żinin, miastu na granicy, ma samochód żydowski, wiesz, tablica żółta i zabija Palestyńczyka na ulicy. A wiecie o tym, gdzie autonomia palestyńska i jej rząd nie mają prawa go zatrzymać. Oni mają tylko i wyłącznie według porozumienia pokojowego.
mają go zatrzymać w samochodzie i przekazać go do DCO. DCO to jest taki miejsce, takie bloki, takie kontenery, w którym się znajdują fachowcy żydowscy, którzy przyjmują od Palestyńczyków Żydów, czy ktoś złapali, tak, wszystkich, ale nie można z nimi nic zrobić, nawet zabijał Palestyńczyka na ulicy. Oddasz go Żydom, Żydzi mogą go osądzić, a mogą nie. Ale Palestyńczyk, nawet jeśli się kłócił z Żydem na terenie żydowskim i mieszka w domu w Palestynie, to Żydzi przez DSO tylko telefon do autonomii palestyńskiej i jej całe pierdolone bezpieczeństwo. Że ten i ten i ten, bardzo proszę mi przekazać dzisiaj do DSO. Jak psy przychodzą do niego 15 samochodów, go zabiorą, też dostaje lani przed przykazaniem, rozumiesz? I dla mnie to jest ta paranoja. Nie dajmy im wszystko, ochraniamy ich jak nie wiem co, chociaż oni są okupantem w naszym kraju. My dostaniemy kasy. Teraz Palestyńczycy, ja powiem szczerze, to co ja widzę teraz w tej autonomii palestyńskiej całkiem... Co? To dostaje, ponieważ my dostajemy kasy. Rząd kolaborancki. A słuchaj, taki rząd wiszy. Ja znam połowę Al-Fatih i szanuję koledzy. Rząd wiszy dostaje. Ostatnio rozmawiałem z jednym takim. Wiesz co mi powiedział? Dostaje za pieniądze, a nie my. Bo my mówisz jako Palestyńczycy, nie Palestyńczycy dostają pieniądze. Ja na ogół, wiesz, na wiasach. Tylko właśnie ta autonomia, rozumiesz, teraz powracuje z okupantem. Tyle, to trzeba to wyjaśnić. Jedno się powiem. Hejkela chodzi o nim, nie? Tak, tak, źle wyraził. W sposób niezrozumiał, bo mówimy my, tak jakby Palestyńczycy dostawali pieniądze za to, że, nie wiem, sprzedają swój kraj, czy oddają po prostu Palestynę Żydom. Nie, to jest rząd kolaborancki, taki palestyński rząd Wisi, który został stworzony przez okupację izraelską i oni dostają pieniądze, ten rząd dostaje pieniądze. Tak jest. Bassam Zakarny jest przewodniczący Związek Zawodowy w Palestynie, na autonomii palestyńskiej, u Odu Majestatury Fateh. Byliśmy razem w klasie, rozumiesz? Ostatnio gadałem z nim na ten temat, bo powiedział mi wyraźnie. Słuchaj, jak podpisaliśmy porozumienie pokojowe z Izraelem, Oslo i Madryt, byłeś za? Ja mówię, nie. Hamas też nie była za. A teraz, kurde, chcecie władzy? My podpisaliśmy porozumienie pokojowe, a więc my mamy władzy. Rozumiesz, o co chodzi? Oni po prostu podpisali porozumienie i teraz mają kasę. Mogą mieć władzę, ale nie chcemy Palestyny. Jeszcze raz tłumaczę. Ja tylko tłumaczyłem, jakie skutki negatywne miało to porozumienie pokojowe w Oslo i Madryt. I drugie, co chciałem powiedzieć, co rozmawiałeś z Ewą na temat 2006 rok chyba. Co? Nie, Hamas. 2006 to był. Hamas w 2006 roku wygrała wybory. I prawda mówiąc, ja jestem lewicowy i ideałem, z ideą, z Hamasem jestem 0%, jestem przeciwko. Nawet kocham Fatah w tej chwili, nie Hamas. Ale co do Hamasu mogę się zgadzać, jeśli chodzi o pewne porozumienie ruchowe na tle, żeby nie dać okupanta spokoju. To się zgadzam i jestem za Hamasem w tej kwestii. Ale szanujmy demokrację. W Egipcie wygrał ten Morsi. Bracia muzułmańskie, ale wygrał wybory. Szanujmy to, a nie wybierdalamy się, kurde, do tego. Nie, niech przyjdzie wojsko rządzić, ale nie chcemy muzułmanów. To jest źle. To, co było w Egipcie, to jest dokładnie, co było w Strefie Gazy. Ja ci powiem jedno i nawet Abbas teraz z Palestyny, ten prezydent wielki, potwierdza to. Sam Mohammad Dahlan, który był odpowiedzialny za bezpieczeństwo w Palestynie, powiedział wyraźnie, gdzie wygrali wybory, to ja z nimi będę grał bo piątki. A więc oni widzieli o tym, gdzie jutro czy pojutrze bo nie. Później Hamas co dostał? Nic. Nawet minister spraw zagranicznych w ambasadach był taki piesek. Ja przychodził. Oni nie dostali nic, kasy nie dostali, bezpieczeństwa nie dostali. A więc rozumiem, co chcesz. Mają prawa prowadzić takiego stanu, żeby sami sobie rządzić, skoro my im nie chcemy dać rządzić, skoro wygrali wybory. Ci powiem zaraz. Hamas nie miała prawa robić zamach stanu i przejąć Gazy, mimo wszystko, co było przeciwko Hamas. Hamas nie miała prawa strzelać w nogach 500 Palestyńczyków, mimo że tych Palestyńczyków
są z Fatah albo z innych organizacji. Hamas nie miała prawa aresztować ludzi. Hamas nie ma prawa teraz w Gazie łamać prawa człowieka. Hamas ma prawo walczyć przeciwko Izraelowi, przeciwko okupacjom izraelskim, a my wszyscy jesteśmy za Hamasem w tym. Hamas ma prawo dbać o narodu palestyńskiego, szukać jedzenia, picia, lekarstwa dla ludzi, którzy są oblężeni w Gazie. Bo Hamas jest władzą, nie Ludowy Front, nie Demokratyczny Front, nie Dżihad Islami. Hamas rządzi Gaza. Dlatego Hamas jest odpowiedzialny za szukanie rozwiązania dla narodu, który jest oblężany, a ten naród w Gazie jest oblężany przez Izrael, przez Egipt i przez władzę Mahmuda Abbasa, autonomię palestyńską na zachodnim brzegu. I dlaczego? Żeby po prostu wykończyć ruchu oporu palestyńskiego, który nadal jest silny w Gazie, bo ten ruch nie jest potrzebny dla nich. I autonomia palestyńska i prezydent Mahmud Abbas wierzą tylko w negocjacjach, w żaden inny sposób walki. I dlatego ja uważam, że najlepiej dla Mahmuda Abbasa i dla Hamasa, skoro teraz wszyscy mówią nie dla plan stulecia, nie dla konferencji w Bahrajnu w Manamie, że wszyscy są anty, niech siedzą, rozmawiają ze sobą, szukają jak zjednoczyć, szukają wspólny program, w którym naród palestyński będzie stał za i w tym programie, jeśli nie wrócą do OWB i po prostu statom OWB, który oni skreślili w 1996 roku, jak Clinton przybył do Palestyny, to nigdy nie będziemy znowu razem. A razem musimy być, ponieważ nie będziemy mogli nic robić przeciwko okupacjom izraelskim. Będziemy każdy śpiewał jak chce, a Izrael robi co chce. Zostaje jedno pytanie. Po co jesteśmy dzisiaj tutaj? Gdzie nie wie co dalej z Palestyną, tak? Bo to jest tytuł, tak? No to powiedz mi w końcu, co dalej z Palestyną? Palestyna żyje, póki my walczymy i żyjemy. I dlatego każdy Palestyńczyk ma Palestynę ze sobą, gdzie jest. Jesteś w Polsce, w Wrocławiu teraz i mówisz po palestyńsku. Jak najbardziej po palestyńsku. No, w Norwegii to samo, wszędzie na świecie Palestyńczycy noszą sprawę palestyńską ze sobą. I ja z mojego doświadczenia, bo już jestem za stary w Europie, od 1983 roku przez Włoch do Niemiec, do Polski, do Norwegii. I nie możemy żyć bez Palestyny. I tu jest męczy Izraela. I no będzie męczy UN. Ja może troszeczkę inaczej. My w ramach Społecznego Forum Wymiany Myśli, bardzo zaangażowana w to jest Ewa, przeprowadziliśmy już wiele takich spotkań. My się już znamy z widzenia i z różnych dyskusji. I może prócz, jak zaproponowałeś bojkotu towarów izraelskich, że tylko w takiej formie. Ja myślę, że forma naszych spotkań będzie też, byłaby ciekawą formą poparcia i solidaryzacji z narodem palestyńskim. Parę razy żeśmy dali taki wyraz, sfotografując się z różnymi plakatami, wypowiadając się na temat, no w ramach takiej solidarności wypowiadaliśmy się za narodem palestyńskim. I to już te różne takie polityczne, bo ja tego nie łapię, bo to jest naprawdę dość trudne, co się w tej Palestynie dzieje. Łapię to, że krzywda się dzieje, że Izrael nie popuszcza i bardzo mało wiem, chciałabym się dowiedzieć więcej, ale jeszcze nie ogarniam, bo jest trudno ogarniać nie będąc z Palestyną, w Palestynie, ale w ramach naszego Społecznego Forum Wymiany Myśli my możemy się solidaryzować, możemy protestować i być razem, pisać o tym na naszym Społecznym Forum Wymiany Myśli.
bo w inny sposób, no nie wiem, jak jeszcze możemy. Jesteśmy za i to trzeba dzisiaj w jakimś sensie zrobić zdjęcia, opisać. Ewa to świetnie zrobi, zresztą Heikal też i w jakiś sposób można na forum pisać dużo jako prócz... O, Piotrek Lewandowski zrobi jeszcze... Aha. I w takiej jakiejś formie się solidaryzować z narodem palestyńskim, krytykując niektóre działania Izraela i pokazując tą brutalność Izraela wobec Palestyny. Po prostu ja Dziękuję. Mówiąc o bojkotu, ja uważam, że bojkot to jest jedna z najważniejszych rzeczy, którą musimy zrobić w Europie. Bo tu w Europie walka między nami i ruchem sionistycznym, czy tych, którzy pobierają Izraela, to jest walka kulturalna, w mediach, w kulturze i w bojkocie i w takich dziedzinach. Tu na przykład, gdzie robimy wystawę plakatów palestyńskich albo zdjęć ze starej Palestyny przed okupacją, to co zrobiliśmy razem zresztą, rok temu o tym mówiła Ewa, albo ostatnio w Krakowie mieliśmy wystawą plakatów, ilustracji z obozów palestyńskich i zdjęcia z obozów palestyńskich, które ja sam przez 15 lat fotografowałem. I ta wystawa może kiedyś będzie we Wrocławiu, bo będzie kręciła w całej Polsce. To są bardzo ważne rzeczy, bo to jest też, my mówimy, bojkot Izrael kulturalny, bojkot Izrael w wszystkich dziedzinach. I na drugiej stronie musimy przedstawiać naszej kultury. My mamy świetnych pisarzy, świetnych poetów, świetnych reżyserów, którzy zdobywają nagrody międzynarodowe w Cannes, w Berlinie i wszędzie na świecie. To są świetne filmy, pokaz filmów o Palestynie, o walce narodu palestyńskiego, to jest ważne. Wieczory poetyckie, literackie, to są ważne. Wystawy, jak mówiłem, to są ważne. Spotkania i dyskutowania o sprawach palestyńskich, to są ważne. Wasz forum już, co najmniej ja jestem na trzeciej spotkanie z wami tu w Wrocławiu w ciągu półtora roku. Ja uważam, że bardzo dużo rzeczy możemy robić dla narodu palestyńskiego, dla dobrej sumienia naszym przede wszystkim, jeśli my jesteśmy dobrymi ludźmi i chcemy, żeby nasze dzieci żyli dobrze, musimy też myśleć o dzieciach, którzy żyją pod okupacją i którzy mogą być ofiarami codziennie i co chwili nawet przez terroru izraelskiego. Warto wspomnieć, że w dziedzinie bojkotu bardzo dużo robi Roger Waters z Pink Floyd. Tak? To jest człowiek, który jest takim ambasadorem Palestyny i on namawia zawsze artystów. Ambasadorem BDS też. Tak, ambasadorem BDS. I namawia zawsze artystów, żeby nie jeździli na koncerty, tak, do Izraela. Ostatnio ta sprawa Eurowizji, prawda, i ten nacisk na Madonę, która się i tak, no, wolała pieniądze, tak, dostać niż zachować twarz. Ja bym miała jeszcze takie pytanie do ciebie, Nidal. Powiedz proszę, jak wygląda opór z perspektywy takich lewicowych działaczy w Palestynie? Czy Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny to jest organizacja, która ma wpływ na społeczeństwo, która jakoś oddziałuje na młodych ludzi, czy to jest raczej taka formacja schodząca w chwili obecnej? Po pierwsze, ja nie jestem, ani nie byłem członkiem Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny, ale zawsze miałem dla nich sympatię, bo organizacją palestyńską, lewicową, do której należałem i nawet byłem przedstawicielem przez 6 lat w Polsce, jak studiowałem, to jest taka organizacja, która jest bardzo podobna do Ludowy Front Wyzwolenia Palestyna i nazywała się Front Wyzwolenia Palestyny. I Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny to po prostu organizacja palestyńska, która była bardzo szanowana przez bardzo dużo palestyńczyków przez tyle lat i
przywódca Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny Goar Kabasz i niektórych przywódców Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny, tak jak Gassana Kanafanego, słynny pisarz palestyński, Abu Maher Yamani, Abu Ali Mustafa i Jawara Gazza i różnych, byli bardzo szanowani przez narodu palestyńskiego. Ta organizacja kiedyś była co do siły jako druga po Fateh. Ale ja uważam, że na początku w latach 60. była nawet silniejsza niż Fateh. Mogła być na pierwszym miejscu. Ale bo wychodzenie z Bejrutu w 1982 roku i bo Oslo i umowy między OWD i Izraelem w Oslo, wszystkie lewicowe organizacje palestyńskie poszły w dół, niestety. Już nie mieli źródła poparcia, nie mieli co robić, dużo błędów politycznych popełnili i dlatego bardzo dużo członków tej organizacji opuścili te organizacje. Ale Ludowy Front Wyzwolenia nadal jest teraz jako najsilniejsza strona lewicy palestyńskiej, bo to jest jedyna. To znaczy oni mają niektórych przedstawicielów, jak się nazywa, Majlis Tashri'i? Parlament palestyński. To nie jest parlament, ale niech powie parlament władzy palestyńskiej na zachodnim brzegu. No, oni mają tam trzech albo czterech członków. Mają ministrów też. Nie, oni nie są. Oni byli członkami Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny, potem zostali wyrzuceni za to, że dołączyli do władzy palestyńskiej Riyad al-Maliki i takich jak on. Była ta, która była w Będzinie, wyszła nie... Edo Jarlar nigdy nie była ministrem. Była ministrem Krasio Polityki. Nie, nigdy nie była. Ludowy Front... Moment, Ajka. Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny nigdy nie wchodził w żadne ministerstwo palestyńskie. Władze palestyńskie na zachodnim brzegu. Myślę, że bardzo długo zatrzymaliśmy was. Mogę? Jedno tylko. Odnośnie do lewicy w Palestynie, ja powiem tylko krótko. Lewica w Palestynie to od początku, nawet z lat 60. była traktowana na lewo. To znaczy, zawsze mówili do nich, gdzie to są komuniści, ateiści, najgorsi, bo tam w krajach arabskich rządziło imperializm, czyli Stany Zjednoczone. A więc opinia na ich temat była naprawdę fatalna. Mimo wszystko, Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny z George Habash i Wadia Haddad na początku, jak zaczęli te walki, to mieli szacunek i do tej pory szacunek jest. Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny może jest drugim, pierwszy w lewicy, drugi w Fateh. Teraz jest Hamas, oczywiście jest ponad Fateh, ale zapominając o tym, do tej pory Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny w Palestynie, George Habash nie chciał wracać do Palestyny, bo nie oznał Madryt. I zmarł naprawdę w Jordanii z szacunkiem. Człowiek wielki. Drugi, bo nim był Abu Ali Mustafa, który został w własnym biurze w Ramallah, bombą, samolotem go wymordowali Żydzi. Odwet był za, ten, jego zastępca z Dżinii. Ahmad Saadat przyszedł i powiedział, że oko za oko, ręka za ręką. I od razu walił ząb za ząb. I zabił premiera Izraela, ten terrorysta numer jeden, który był premierem. Zabił ministra turystyki. Zeewi. Zabił go w Jerozolimie. A więc Jarrar to też nasza lewica z Ludowym Front. Ona siedzi w więzieniu więcej niż na ulicy chodzi. A więc Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny u nas nie ma poparcia starych, które mają 60 lat, bo one tylko siedzą w meczetach i modlą i Ramadan mają, ale młodzieży to są nasi, czy w Strefie Gazy, czy w Palestynie. I trzeba o tym pamiętać, bo naprawdę młodzież jest ważniejsza niż tych, którzy już mają 70 lat. Dlatego, Hejkal, będziemy musieli pracować bardzo dużo z młodzieżami palestyńskimi, bo to są naszą przyszłość. Czy są jeszcze pytania? No dobrze, to w takim razie na tym skończymy. Bardzo dziękuję.
Nidal. Dziękuję wam wszystkim. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyszli na dzisiejsze spotkanie. Będziemy kontynuować naszą dyskusję już w kuluarach. Dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że zrozumieliście wszystko, co mówiłem, bo wiem, że bardzo dużo błędów popełniłem, ale chodzi o sens, nie o gramatyki. Dziękuję, dziękuję Ewa i Piotr i wasz form. Dziękuję was wszystkim za to, że jesteście tu i mam nadzieję, że jeszcze spotkamy. Jeśli nie w takich spotkań, to na ramach Palestyna po polsku.